jestem spokojny człowiek, a to jest Stalker Zew Prypeci. Powracamy do kontynuowania naszej przygody. No i tutaj już jesteśmy w sumie w tym samym miejscu. Troszeczkę chyba fiksuje mi myszka. Coś mi tak przez chwilkę zdawało. Tak, coś się z myszką ewidentnie nie tak na chwilę. Dlatego są jakieś takie dziwne o, takie skok. No ale dobra, chyba już robiłem, dobra. Czekajcie, gdzie ja w ogóle jestem? Jestem w tym miejscu, co tutaj znaleźliśmy różne fajne łowy. Między innymi jakieś 500 sztuk, czy tam 600 może nawet amunicji do kałaszka. No i jeszcze mamy amunicję przeciwpancerną. Więc naprawdę no, jest coś fajnego. Dobra, tutaj jednak potrzeba jest jeszcze jedna rzecz. Tutaj chyba, nie wiem, czy w tym miejscu. A, nie w tym miejscu. Mamy dokumenty jakieś, tylko nie pamiętam dokładnie do czego nam te dokumenty są potrzebne. Przypuszczam, że to jakieś zlecenie było na te dokumenty, no ale dobra. O tym przekonam się później. Tutaj jednak jeszcze jest taka jedna rzecz do zrobienia. Mianowicie takie coś, żeby tutaj jeden klucz znaleźć musimy. Ale niestety nie mam pojęcia, gdzie ten klucz jest. Poszukajmy troszkę tego klucza, ale jeżeli nam się nie uda, to pójdziemy w jakieś inne miejsce. Być może przejdziemy jakiś kawałek wątku głównego i coś ruszymy z fabułą główną, bo chyba tam było coś robić. A tutaj po prostu wrócimy z tym razem. Dobra. Poszukajmy tego jeszcze. Przypuszczam, gdzieś tutaj może być. Tam są jacyś stalkerzy. Zobaczmy, kto to jest. On przecież Wintoreza, więc możemy go teraz spokojnie użyć. Albo bandyci, albo nasi. Chyba nasi, więc tutaj nie ma... Znaczy, to jest wielki stalkerzy chyba, więc nie mamy większego problemu. Z tego co wiem, gdzieś tutaj chyba jest... Dobra, zobaczmy. Tak, to są zwykli stalkerzy, więc można... Zobaczmy, co tutaj jest, bo ja tutaj miałem ostatnio podejść chyba, ale jakoś się zawahałem. I tego nie zrobiłem, dobra. Musimy coś jeszcze znaleźć pa klucz, ale niestety nie wiem dokładnie gdzie to jest. Niestety jest ponuro. Nie jest przyjemnie. Oj kurczę. Czyli tutaj będę mógł wyjść. Nie będę mógł wyjść jeszcze z promieniowania, fajnie. Dobra, będę mógł wyjść ten dyk. Ewidentnie. Czyli coś tutaj się znajduje. Trochę tego miejsca nie pamiętam, dobra. Zobaczymy czy. A, już wiem co to jest. To jest ta... Czekajcie, zobaczmy co tam jest. Zawróć, to nie miejsce dla ciebie. Aha. No to ma bandyci. Stalkerze, uciekaj stąd, póki masz nogi. No już idę. Aha, czyli to jest to miejsce, czekajcie, gdzie to jest? My się znajdujemy tak, tutaj. Zakład wirecji odpadu, dobra. Czekajcie, będę tym głosuję. Aha, czyli tam nie wolno wchodzić, okej. Okay. Dobra, wiecie co? Udajmy się w jedno ciekawe miejsce. Tylko to miejsce jest bardzo daleko. Mianowicie chyba tutaj. Tylko, że... Warto by się chyba dostać do starej barki, ale w jakim celu? W takim celu, weźmy sobie coś na... A mamy flaszkę, użyjmy flaszki. O kurwa mać! Kontroler! Albo coś w tym stylu. Co to było w ogóle? Tu jest kontroler, tak, tu na bank jest kontroler. To się chyba można skryć w czasie tej emisji. Bo weźmy sobie jedynko. Napiłem się to. No chciałbym się jeść. Zresztą tak jak w rzeczywistości. Tutaj jest kontroler, tu już można się schować w czasie emisji i muszę coś bardzo ciekawego powiedzieć. Ten kontroler potrafi mówić. Nie pamiętam czy to coś, dokładnie to miejsce, ale wiem, że jest taki jeden kontroler, który potrafi mówić i jest to dosyć ciekawa sprawa. Dobra, tutaj są dziki. No minę je, nie chcę z nimi walczyć, nie chcę się tutaj tracić no, po prostu na ich amunicji, której tutaj mam dosyć sporo. Dobra, postanowiłem, że dzisiaj wykonamy zlecenie główne, czyli dostaniemy się do helikoptera numer 3, czyli konkretnie zbadanie katastrofy numer 3, która zniszczyła, w której został zniszczony helikopter.
i dowiemy się, no i można tam jakoś, przypuszczam, się dostać, znaczy w sensie takim, jak się wciągnąłem, schowają broń, można się dostać tutaj chyba jakąś drogą do tej katastrofy, ale jeżeli się udamy do tego pana, to nam coś wytłumaczy, ale być może pamiętacie, być może nie, zaraz coś fajnego się tutaj wydarzy, dobra, uwaga, wow, poranił nas, i tutaj jeszcze jest coś fajnego, ten pan, dobra, schowajmy broń, weźmy sobie bandaż. Dobra. Chodźmy, no właśnie. I on nas tam już zaprowadzi. Bo można dojść jedną trasą, ale tam chyba dokładnie nie pamiętam dokładnie jak się tam no, dobra, może potem porozmawiam o tym. Patrz uważnie i idź za mną. Jesteśmy tutaj w rejonie anomalii. Tam musi oczywiście telefon dzwonić. Ja sobie popijam kakao, więc jeżeli słyszycie jakieś tutaj stukania, no, no fajny skok wykonał pan. Musimy iść za nim. O, shit! Widzicie tam, co się tam kręci? Tam jest pijawka. Jak on szedł? Teraz zapomniałem, jak on szedł. Czekajcie, no ładnie. On jakoś tędy szedł. Jeszcze się mam śrubę. Czekajcie, on tu jakiś zrobił skok. Tam jest pijawka, czekajcie. Tam jest pijawka. Musimy ją strzelić. To jest pierwsza pijawka, którą zabijemy prawdopodobnie, ale niestety też prawdopodobnie zaraz umrzemy. Dobra, wiecie co? Postaram się ją zabić. Dobra, gin. Jeszcze nie zginie, ale ona wytrzymała naprawdę. Nie wiem, czy ja to przeżyję, dobra. Pierwsza pijawka, dobra. Czy ona nie padnie dzisiaj? Dobra, skoczyliśmy na dół. Może tutaj jest tutaj pijawka? Dobra, jest. Weźmy sobie dwójkę. Musimy ją zabić. Wyłączmy latarkę. Padła? Ha, padła. No, zabiliśmy pierwszą pijawkę, więc jest ciekawie. Tutaj nie powinniśmy spotkać pijawki. Niestety ja chyba się zsunąłem. To nie powinno się wydarzyć. To się coś wydaje. Ale będę musiał chyba tutaj jakoś dostać. Będę mógł, dobra. Czekajcie. Ja bym sobie sprawdził jedną rzecz. Zabiłem pijawkę. O kurde. Ajajajajaj. Anomalia, troszeczkę teraz pobłądziłem. Dobra, weźmy sobie apteczkę. Wtedy robię, można powiedzieć, czekajcie, robię naprawdę kompromitację. Może powiem coś o tym Noam, Arsenałego. On nas tutaj dostarczy, no w tym anomalii. Ja powinienem skoczyć tą dziurę, gdzie on skoczył. I dzięki temu już byśmy byli, można powiedzieć, no w miejscu. Dobra, tutaj niczego nie ma. Dobra, tutaj jest. Dobra, tu jest ten cały ten. Dobra, to jest kolejny. Dobra, mam nadzieję, że jakoś to przetrwam albo i nie. Kurde, nie przetrwałem. Bardzo głupotę zrobiłem. Powinienem to bardziej spokojnie przechodzić, no ale niestety ja jestem czasami człowiekiem nerwowym, mimo spokojny, nie? Wracając tutaj do tego Noego. On nas już zaprowadził tak w stosunku do no tego helikoptera, nie? Ale można też się dostać samemu, tylko że jest to bardzo trudna droga. Ja troszeczkę tej drogi nie pamiętam i być może musielibyśmy bardzo. Dobra, tutaj jest zapisywał często. Zobaczymy, to będę tutaj. Dobra, tutaj na pewno jest coś. Musimy się przejść. Dobra, tędy możemy. Coś nas. O, jest! Udało się chyba. Ładny skok. Padnij do mnie kiedyś. No, dobra. No i teraz czekajcie. Czekajcie. Tutaj jest helikopter. Tylko, że helikopter jest
chyba tam dalej. Tutaj na dole jest anomalia, zresztą do której zaraz wejdziemy, bo chciałbym tutaj jedną rzecz zdobyć. Mianowicie artefakty. Przypuszczam, że tutaj kilka takich artefaktów jest. Chociaż w sumie możemy nawet chyba przejść tędy, dobra. Zapiszmy sobie tutaj. To może być bardzo niebezpiecznie. Znaczy na pewno będzie niebezpiecznie, dobra. Dobra, czekajcie, czy są tutaj jakieś artefakty. O! Bierz. Jeszcze coś jest? Teraz zginiemy. Albo nie. Dobra. Idźmy na chwilę na górę. Zapiszmy sobie tak. Czy są tu jeszcze jakieś artefakty? Chyba to był jakiś jeden. Czekajcie, co to było? Weźmy na górę. Tutaj dosyć niebezpiecznie, nie? Czekajcie. To była chyba miejsca kula. Być może będziemy mogli ją sprzedać później. Czekajcie, tutaj by... Dobra. Musimy tam się dostać. Czekajcie. Czy coś tutaj jeszcze... Przebiegnijmy po prostu przez to. Wiem, że to jest bardzo niemądre i bardzo ryzykowne. Można się stracić i można na pewno umrzeć. To jest... Nie, tu chyba żadnego artefaktu już nie ma, dobra. Dobra, jesteśmy na powierzchni, jesteśmy na powierzchni. Zmienimy sobie kałacha. Spadło nam zagrożenie. I dobrze. Tutaj jednak mogą być masnoczki, z tego że się nie mylę, więc weźmy sobie apteczkę. Zapiszmy, ja bardzo często zapisuję w grach. No i dobra. O kurde. Czyżbym ja zgubił trasę? W sensie takim, no mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że się tutaj jakoś dostaniemy. O kurde. I właśnie teraz jest problem. Musimy się dostać. Tutaj ten... Kurczę, mam problemy z kamerą. W sensie takim, że... z myszką. Zobaczcie, co się dzieje. Miałem jakieś tak... Już dawno, jakiś czas temu chyba w Far Cry'u takie problemy podobne. No i to znam ze Stalkerem. Mam nadzieję, że to... zostaniemy jakoś przeze mnie pokonane. Dobra. Poczekajmy chwilę, bo ja chyba jakiś błąd popełniłem. Powinien schodzić do tego artefaktu, ale po te artefakty chyba teraz, ale dobra, zobaczymy, mam nadzieję, że jakoś sobie tutaj poradzimy. Dobra. Czekajcie, tu jest, tu jest to. Tutaj ewidentnie nie powinniśmy na razie schodzić, dobra, być może tutaj trzeba po prostu tutaj poszukać tej trasy. Nie wierzę, że to się udało, że to się wszystko popsuło. Czekajcie, bo ja tutaj strzelam, tam są przyjaciele jacyś. Tam jest. I tam jest jakiś przeciwnik, chyba większy. Nie, zobaczmy co to jest. Bardzo dużo zaciema amunicji. To są dziki. Tylko i wyłącznie dziki. Więc mogę sobie z nimi jakoś pewnie poradzić. Niestety nie mogę stąd wyjść za bardzo, chociaż będę mógł łatendyk. Co to jest? Co? Aha, co on robi w ogóle, ten koleś? Pewnie zaraz ginie. Zobaczmy, jak on sobie tutaj poradzi. Przypuszczam, że zaraz zginie, dobra, trudno. Jak jest głupi, niech wchodzi. Kurczę, czy ja faktycznie popełniłem błąd, że... Dobra, na razie tutaj... Aj, myszka mi przeszkadza jeszcze do tego wszystkiego. Nie, no tu musi być jakieś wyjście. Na tą górę. Powinny być snorki. Popełniłem błąd ewidentnie. Czekajcie. Co to jest? Ojej, czy ja będę musiał z powrotem tutaj przyjść? Nie, no, chyba nie. No. To byłoby bardzo głupie, bo poszedłem po artefakt. No, niestety nie wykonałem zadania. Co jest w pewien sposób smutne. No ale dobra, ja stąd jakoś byłem. Ja tutaj gdzieś byłem, nie? Tylko że ja byłem chyba na górze. Niestety. Jak się tutaj będzie można dostać? Czekajcie. Przecież tu musi być jakaś trasa. Tutaj? No, musimy jakoś, wypróbować. Dobra, spróbujmy jakoś przejść. To są bardzo ciężki. Nie, no nie da się tego wskoczyć. No troszeczkę to jest dziwne. No ale taka prawda jest. Troszeczkę chyba za szybko. Ale muszę się tam jakoś dostać, przecież jest niemożliwe, żebym ja się tutaj nie dostał. No. Dobra. Muszę się tam dostać, to jest niewiarygodne.
Chyba te dziki niż tutaj są. Dziki są oczywiście przede mną zawsze. Spróbujmy przejść tędy. Tu są właśnie ci ludzie, co do mnie strzelali wcześniej. Więc nie jest fajne. Dobra, czekajcie chwilę. Ajajaj, ale się pogubiło. Ale się porobiło po prostu. Ja się stąd zsunąłem, nie powinienem. No ten chyba nie będę mógł w ogóle przejść. A, jestem zmęczony. Mam coś na... Mam anewetyka, chociaż nie wiem, czy dobrze, że go użyłem. Docinek nie jest jakiś porywający, jeżeli chodzi o dokonania. Ten nie przejdziemy. Dobra. Kurczę. Musimy wejść na górę. Jak się tam dostać w ogóle? Czekajcie, ja muszę zobaczyć tą mapę jeszcze raz. Niby... Aha, dobra. Aha, niby tędy. No, jeszcze raz na trzy. Ja bym mógł przejść tędy. O, to jest chyba, dobra, to jest bardzo, tutaj jest bardzo, bardzo niefajna anomalia, tutaj już jest szubary, no i tu są dwa kolejne miejsca, dobra, jak się tutaj dostać, na razie nie wiem, nie mam za bardzo pojęcia, nie wiem gdzie te dziki byłyby, kurczę, byłem chyba w dobrym miejscu, nie zapisałem sobie żadnego save'a, przepraszam, że zapisałem w środku, jak byłem w tej anomalii. I niestety nie, za bardzo nie wiem, jak się tam dostać. To jest bardzo, bardzo posiadające, pokazujące posiedzenie mojego mózgu. No ale tak jest. Taka jest prawda. Czekajcie. No zobaczcie, co się dzieje, widzicie? Chcę przejść, nie chcę, że chcę przejść, tylko chcę... Ruszę jakoś delikatnie myszką, a... No, są czasami wariacje. I to naprawdę nie ja robię, tylko to się dzieje samemu. Czekajcie, teraz w ogóle godzina jest. Jest godzina 14, więc robi się powoli i będzie się było ciemno. Oczywiście tam do godziny 20 można tutaj spacerować. Ale później będzie się robiło naprawdę niemiło. Czekajcie, jeszcze raz zapiszę. Czekajcie, czy ja faktycznie będę musiał znowu skoczyć do tej anomalii. Czy jest też jakiś obłęd? To jest jakiś obłęd nad obłędami, dobra. Jest to miejsce. Co tam jest? Odłóż pukawkę. Okej. Okay. Dobra. Nie wiem, czy tutaj będzie bezpiecznie. Cieszę, no co, zaraz będę mógł tu chodzić? Ja już tego nie pamiętam. No i tu są najemnicy. Dajmy im swoje jedzenie. Dajmy wam trochę konserwy. Fajne, macie tutaj, zobaczmy się. Czekajcie, czy ja mam go wyciągnąć? Dobra, okej. Okay. W takim razie bez żadnego gadania będę tutaj... Co by tu macie w ogóle? To jest za miejsce. Trochę tego nie pamiętam, bo widzicie, co się dzieje z myszką? Prawda, nie wiem, być może dlatego, że wysyłam film na YouTube teraz. Ale nie będę tutaj kombinował, bo oni tutaj przypuszczam, że... No raczej tutaj nic sobie nie znajdę do jedzenia. Co to jest? Jakieś narzędzia tam znalazłem. O! Znalazłem narzędzie do precyzyjnej pracy. I to jest bardzo fajna rzecz. To jest super rzecz. Być może to pomoże. Dobra, wiecie co, wrócimy się chyba do... Do domu być może nawet wrócimy. Wiem, że nie wykonałem mojego zadania. Anomalia cyrk. Czy ja bym się tam... Znaczy... to jest ta anomalia, w której... Znaleźliśmy narzędzia. Być może jeszcze coś tutaj jest. Nie no, to jest doskonała sprawa, że udało nam się znaleźć narzędzia. Jestem z tego naprawdę zadowolony, bo będziemy mogli sobie ulepszać rzeczy przez to. Dobra.
Wiele, żeśmy nie dokonali. Żeśmy nic nie dokonali. Są te dziki. Dziki cały czas maszerują, chodzą. Czegoś szukają. Tak jak i my w sumie. To jest samochód, którym niestety nie można jeździć. No dobra, wiecie co? Gdzie jest ta anomalia? Ta barka. Szewczenko. Dobra, trzeba iść w tym kierunku. Aj, żeśmy się ci pogubili, naprawdę. Nie jestem z tego troszeczkę zadowolony. Wrócimy do starej... Czekajcie, wrócimy do starej barki w takim razie. I potem znowu pójdziemy do tej anomalii cholernej. Ona nas potem rzuci w to miejsce tutaj. Tym razem nie popełnimy tego błędu. Być może ja jestem jakoś upośledzony umysłowo, być może to jest winą tego, ale no niestety. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno trzeba będzie coś tutaj no, wykonać, nie? Będę zapisywał, bo tutaj nie wiadomo, co tu może wyskoczyć na człowieka. W tej lokacji raczej nie powinno być pijawek. A już jedną spotkaliśmy, no i ją zabiliśmy, więc jesteśmy zwycięzcami. Dobra, idziemy. Idziemy chyba do domu, bo jest już godzina 15. Może by buchnąć chyba pod wieczór. Co mi się wydaje, że... O! Nie, to ja nie idę w dobrym kierunku, ewidentnie. Ewidentnie w złym kierunku. Bo muszę w tym kierunku, czekajcie. Nawet w tym kierunku, dobra. To idziemy w tym kierunku. A widzicie? To jest ewidentnie nie ode mnie zależne. Dobra. Misję główną przejdziemy w następnym odcinku. Dzisiaj wrócimy, zaniesiemy narzędzia do naszego człowieka, który nam pomoże naprawiać rzeczy. To na pewno będzie fajne. On na pewno to weźmie, tam się wydaje przynajmniej. Przynajmniej powinien. No to są dosyć fajne rzeczy. Tak jak wspomniałem, w tej lokacji jeszcze nie ma pijawek. Znaczy, no, tam gdzieś są pewnie. Ale tych pijawek jest dosyć... Leśniczówka. Tutaj chyba nic nie było, nie? Jeśli pamiętam. Dobra. Tam się chyba znowu coś będą mordować, bo słyszałem jakieś głosy. Poczekajmy chwilę. O, już się mordują. Gdzie? Chyba nie tutaj. Chyba tam gdzieś dalej, dobra. Nie wiem, czy idę w dobrym kierunku. Chyba tak. Chyba w końcu czymś w dobrym kierunku, dobra. Mam nadzieję, że nie spotkamy jakiegoś przeciwnika większego. No ale wracając do tych pijawek, to tych pijawek już zdecydowanie będzie więcej w następnej lokacji. W Janowie, tak? W Janowie. Czekajcie. To. Jupiter. No i Pirpecz, tutaj jest, dwie lokacje. O, Janów, tak, dokładnie. Tam już będzie tych pijawek zdecydowanie więcej, a szczególnie w szczególności w obszarze tutaj. O, Szubary, tam nie wiem, czy one mają jakieś tego blisko, czy co. Tych pijawek jest... Skurwysyny znowu przyleciały. Aj! Chodź tutaj. Jeden padł. Tamten się zaklinował. Albo gdzieś pobiegł. Dobra, on jest już mocno poobijany chyba przeze mnie. Chodź tutaj. Dobra, poradziłem sobie z nimi. Mówimy o pijawkach, pojawiły się psy. Co już jej należy. No, tych pijawek tutaj jest zdecydowanie mniej. Na szczęście mniej. Bo nie przypadam za tymi pijawami tutaj. Dobra, jesteśmy już blisko domu. Ale to nie jest to. To jest tutaj? Po lewej stronie? Wyraźniej? Chyba tak. Jesteśmy praktycznie przy samym domu. Czekajcie, czy to już jest zabite? Chyba tak. No wiadomo, jest więcej. Tak jakby w tym, tutaj w tej, jak on się nazywa, Szuwary, tak? No. Szuwary. Tam pijawek z mutą. Tam raczej się nie będę wybierał. Chyba, że się mocno uzbroję. Tak mocno,
że będę mógł po prostu... Dobra, włączmy sobie latarkę, bo to jest naprawdę ciemnawo. Witamy na pokładzie naszego 28. Dobra, tutaj musimy zejść na dół po samochód, tam są snorki, dobra, to weźmy zlecenie. Ale teraz, kolego. Otrzymałem pieniądze, 1200, ale dzięki temu będę w stanie sobie tutaj ulepszyć. Tu niestety nie mam dużo kasy. 5 razy, ojej. Dobra. Pancerz plus 10% pewności. Czekajcie. Dobra, muszę sobie tutaj posiadać kilka rzeczy. No znalazłem narzędzia, to jest sukces tego odcinka. Dobra. Weźmy tak. Handel. Czy ty byś chciał coś? No oczywiście tych artefaktów oczywiście muszę nie mieć. Wow, 18 tysięcy. Wracając do tych, no, nie wiem jak się nazywają, szubach, tak? Dobrze wypowiadam, ale cały czas się zwaham, jak wypowiadam. Szubar, to tam być może wybiorę się, jeżeli będę bardzo dobrze uzbrojony i miał dobry pancerz. Ale to w przyszłości, dobra. Artefakt, czy to chcę sprzedać? Niestety, ja żadnych tych artefaktów nie mam. Dobra, trudno, sprzedajmy ci tak. Bo i tak kasy zarobię dużo. Mam dużo sprzętu, sprzedaj. Dobra, do zobaczenia. Teraz wrócimy i sobie troszeczkę polepszamy. On nam tutaj... Aczkolwiek jeszcze jedna rzecz. Czyli mam wódkę. Mam nawet dwie, więc w sumie mogę mu dać wódkę. Znalazłem narzędzia, więc on na pewno... Dobra. No, żeby ręce nie latały. Kardan. Dokładnie tak. No, on wtedy będzie nam w stanie trochę naprawić. I ulepszyć niektóre rzeczy, więc być może... Nawet sobie ulepszymy nasz kierownik. Dobra, tutaj... Aha, potrzebuję wódki. Dobra, jeszcze jedną butelkę. Więcej już nie dam, bo się opijesz i pójdziesz spać. Za ciężką pracę. No, właśnie, za ciężką pracę. Dobra, teraz będziemy mogli ulepszać. Mamy ulepszony nasz karabin i tutaj ulepszymy teraz nasz kombinezon. Waga ekwipunku plus 10 kg. Myślę, że to jest fajna rzecz. Możemy ją sobie wziąć. Zobaczmy co dalej. Aha, jeszcze musimy jakieś inne znaleźć. Narzędzia. Dobra, ulepszyliśmy sobie karabin. Musimy znaleźć jeszcze podstawowe narzędzia. Aha, jeszcze musimy lepsze znaleźć. Czy ja będę mógł kałacha ulepszyć? Orzut minus 10. Ok, to sobie troszeczkę ulepszam. No i oczywiście naprawię. Dobra, tutaj mamy troszeczkę rzeczy polepszanych, ale jeszcze musimy poszukać kolejnych narzędzi. No ale dobra, już trochę
A, może jeszcze 7 bym sobie ulepszył. Ile mam kasy? W sumie jeszcze trochę mam, naprawić mogę. O! Dobra, troszkę żebyśmy tu ulepszyli, być może nawet jeszcze Colta ulepszymy. Dobra, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Wypróbujmy nasze sprzęty. Warta, tutaj na pewno warta uwagi jest jedna rzecz, dobra. Tu mamy kilka rzeczy teraz. Ale to zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ładujmy, o, teraz mamy magazynek 40. Przeładujmy i oczywiście to potem wczytamy, bo dzisiaj raczej zakończymy. To jest mniejszy odrzut. Zobaczmy jak wygląda. No okej. Okay. Przepróbujmy pobawić się tym. O wow! Doskonale. Cudownie. Będzie można więcej zauważyć rzeczy. Ewidentnie nam daje lepsze efekty. Dobra, więc co? W dzisiejszym odcinku to chyba tyle. No i cóż, trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!